Sztanga w górze. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 46 kg. Myślę, że... Zmiana, proszę na sztangę 47 kg. Tak, właśnie myśleliśmy, że Kasia na pewno podniesie. Drugie podejście, Gaweł Katarzyna, PKS Andaluzja. Słyszymy trenera, Jacek Mazur, przygotowuje Katarzynę Gaweł. No i życzmy jej udanego podejścia. Druga próba przy ciężarze 47 kg. Sztanga w górze, podejście. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 48 kg. Brawo. No, czy spróbuje Katarzyna wyrównać swój rekord życiowy? Za chwilę się przekonamy, jaka będzie decyzja trenera. Zmiana. Proszę na sztangę 50 kg. I jako pierwsza do tego ciężaru podejdzie Stiller Julia, promień opalenica. Zmiana, dalej 50 kg pozostaje na sztangze, ale jako pierwsza do tego ciężaru podejdzie Kapsa Justyna, talent Wrocław. Justyna, tylko 2 kg mniej od rekordu życiowego. No proszę, sztanga w górze. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 51 kg. Przepraszam, 50 kg zostaje na sztandze. Trzecie podejście, Gaweł Katarzyna. Kasia będzie próbowała wyrównać rekord życiowy. Przypomnę Państwu, w zeszłym roku jeszcze startowała i w poprzednich latach w kategorii 44. Mistrzostwo Polskie ma na swoim koncie wicemistrzostwo. Ech, uciekła sztanga, ale podziękujemy. Podejście niestety niezależone. Brawami podziękujemy Kasi. 52 kg. Proszę na sztangę. Jako pierwsze podejdzie Kąciołka Marzena, Unia Chrubieszów. Marzena ma rekord 55. Mocno Marzenko. No proszę. Podejście zaliczone. Brawo.
Na sztandze dalej pozostaje 52 kg. Podchodzi Julia Stiller, promień opalenica. Podejście pierwsze. Do drugiego przygotuje się kapsa Justyna. Podejście zaliczone. Brawo, Julia. Kapsa Justyna. Talent Wrocław, podejście drugie. Uciekła sztanga. Podejście niezaliczone. Do tego ciężaru w podejściu trzecim podejdzie jeszcze raz kapsa Justyna. Kapsa Justyna to jest jej rekord życiowy. Czy się uda w tym trzecim podejściu? Za chwilę się przekonamy. Wyrównała swój rekord w rwaniu. 42. Życzymy jej również tego w podrzucie. Pewno Zbigniew Krześków, jej trener klubowy, który ją przygotowywał. Przygotowała ją na takie sytuacje. Kilogramy na sztandze, trzecie podejście kapsa Justyna, a do 55 przygotuje się Kamila Breczko. Mocno Justynko. Długo przytrzymana i podejście zaliczone. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 54 kg. Brawo Justynko, wyrównała swoje rekordy życiowe i w rwanie, i w podrzucie. Pierwsze podejście na tym ciężarze wykona Baczewska Agnieszka, talent Wrocław. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 55 kg. Do tego ciężaru jako pierwsza podejdzie Emilia Szlasa, Legia Warszawa. Emilia Szlasa, podrzucie 67 kilo. 55. Kilo, już sztanga gotowa. Emilia Szlasa dziewięciokrotnie poprawiała rekordy życiowe w kategorii, znaczy rekordy Polski. Jest mała zmiana. Podchodzi Kądziołka Marzena jako pierwsza do tego ciężaru. Szlasa podwyższyła. No, Marzena próbuje w drugim podejściu wyrównać rekord życiowy.
No właśnie, zabrakło odrobinę. Niestety podejście niezaliczone. Do tego ciężaru kądziołka podejdzie jeszcze raz w podejściu trzecim. Przypomnę Państwu, Marzena w Rwaniu rozpoczęła 41, 44 nie zaliczyła, ale podniosła do 45 i udało się zaliczyć, wyrównała swój rekord życiowy. Podrzuci jej rekord 55, no i miejmy nadzieję, że wysłucha uwag trenera. No i w tej trzeciej próbie uda jej się powalczyć z tym ciężarem. Pozostała minuta. Mamy informację z Mistrzostw Europy. Zwarycz w pierwszym podejściu zaliczył 150 kg. No. Trzymajmy kciuki. Mocno Marzenko. Podejście niezaliczone. Proszę na sztangę 56 kg. A kądziołka zakończyła podrzut wynikiem 52 kg i w dwuboju uzyskała 97 kg. No i mamy informację, że niestety dwa następne podejścia spalone zakończył z rezultatem 150 kg. Szkoda. A Monika wierzyła, że będzie szansa. Podchodzi Stiller Julia. Podejście drugie. No proszę. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 57 kg. Prawdopodobnie będzie zmiana. 5,8 proszę na sztangę. 58 kg. Jako pierwsza podchodzi Daria Nowak, talent Wrocław. Daria Nowak tylko 2 kg mniej od rekordu życiowego. Piąte miejsce na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. W Muszynie w zeszłym roku. Piąte miejsce na Mistrzostwach Polski w Szopienicach. Podejście niezaliczone. Do tego ciężaru po raz drugi podejdzie Daria Nowak. A do 59 przygotuje się Baczewska Agnieszka.
58 kg na sztandze. Drugie podejście Daria Nowak, Talent Wrocław. Jeszcze ma minutę i 10 sekund do wykonania tego boju. Jeszcze tam trener Zbigniew Krzyśków. Jeszcze kilka uwag, podpowiedzi. No i ta sympatyczna 18-latka za chwilę w drugiej próbie. Trzymaj. Ach, ambitnie walczyła i podejście. Podejście zaliczone. Proszę na sztangę 59 kg. Brawo Daria. Fantastycznie walczyła. 59 kg na sztandze. Baczewska Agnieszka, Talent Wrocław. Spróbuj. Podejście niezaliczone. Ciężar pozostaje dalej 59 kg. Trzecie podejście wykona Baczewska Agnieszka. Kciuki za Agnieszkę Baczewską z Wrocławia. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it. Tutaj właśnie podglądamy salę rozgrzewki, jeszcze kilka uwag. Krótka mobilizacja, koncentracja. Pozostała minuta. I trzecie podejście. Podejście niezaliczone. Proszę na sztangę 60 kg. Agnieszka zakończyła z rezultatem 54 kilo. Do ciężaru 60 kg. Jako pierwsza podejdzie Emilia Szlasa, Legia Warszawa. Jej rekord życiowy to 67 kg, jak już Państwu mówiłem, dziewięciokrotnie. Ustanawiała rekordy Polski w kategorii do lat 17. W kategorii wagowej 44 kilo. Sztanga w górze. Podejście zaliczone, proszę. Brawo. Na sztangę. Przepraszam, pozostaje 60 kg. Podchodzi Stiller Julia, promień opalenica, podejście trzecie. A przygotuje się Nowak Daria.
Trzymaj, trzymaj. Powalczyła, sztanga w górze, podejście zaliczone, brawo. 60 kg. Na sztandze podchodzi Daria Nowak, talent Wrocław. Podejście trzecie. A do 62 przygotuje się Kuczmaszewska. Daria Nowak, jej rekord życiowy jest 60 kilo. No, trzymajmy kciuki. Miejmy nadzieję, że Daria sobie poradzi. Życzymy powodzenia. Ups. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Podejście niezaliczone. 63 kg proszę na sztangę. Przepraszam, dobrze. 63 kg. Jako pierwsza podejdzie Agnieszka Kuczmaczewska, KSA Gross Zamość. Przygotuje się Zawada Justyna. No, tu już wkraczamy, drodzy Państwo, w decydującą walkę o pierwsze, drugie, trzecie miejsce, nie tylko w poczuciu, ale także w dwuboju. Obraz, sztanga w górze. Podejście zaliczone. Brawo, Agnieszko. I na razie 64 kg, poproszę. Ta sama zawodniczka, Agnieszka Kuczmaszewska, KSA Gross Zamość, drugie podejście. Kuczmaszewska podwyższa do 68, a więc 65. Poproszę na sztangę. Kamila Breczko, MOL KS Terespol, wykona podejście pierwsze. Uczestniczka Mistrzostw Świata, Juniorek i Europy. Tam zajmowała siódme miejsca. Breczko podwyższa do 66, a więc 65. Zaatakuje Paulina Kuć w LKS Siedlce. Będzie to pierwsze podejście tej zawodniczki w podrzucie. No, rekord Pauliny to 79 kg. Podrzucie. No, bez problemu sztanga powędrowała w górze, podejście zaliczone. Brawo. 66 kg, poproszę na sztangę i Kamila Breczko, MOL KS Terespol, wykona podejście pierwsze. Do podejścia drugiego przygotuje się Paulina Kuć. W górze. Podejście zaliczone. No właśnie, takie skromne brawa od kibiców. Myślę, że się należą oczywiście.
67 kg. Poprosimy i Kamila Breczko, MLK Stres Pol podwyższa do 68, a więc tyle poproszę na sztangę. 68. I Justyna Zawada, LKS Gryf Bujny, wykona podejście pierwsze. Już walka na całego, drodzy Państwo. Justyna Zawada podwyższa do 69, a więc 68 kg w pierwszym podejściu. Zaatakuje Karolina Cabaj w LKS Siedlce. Przygotowuje się Emilia Szlasa do podejścia drugiego. Sztanga w górze, podejście zaliczone. Bez problemu i rekord to 81 kg. 68 pozostaje. Emilia Szlasa, SSA Legia 1926 Warszawa. Drugie podejście. Przygotowują się również do podejść drugich Agnieszka Kuczmaszewska i Kamila Breczko. Trzymaj! Ach, uciekło. Ale wierzę, może. No, ale to podejście jeszcze niezaliczone. Pozostawiamy 68 kg i Agnieszka Kuczmaszewska. Bezpośrednia rywalka Emilii wykona podejście drugie. Przygotowuje się Kamila Breczko. I proszę, sztanga w górze, podejście. Zaliczone. Brawo. I to bardzo ładnie technicznie. 68 pozostaje i Kamila Breczko, MLK Terespol w drugim podejściu w podrzucie. Przygotowuje się Emilia Szlasa do podejścia trzeciego. Pięknie, sztanga w górze. Podejście zaliczone. Brawo. Dynamicznie, mocno. I? 68 pozostaje i Emilia Szlasa, SSA Legia 1926 Warszawa i jej trzecie podejście. No i patrząc, Monika, na te informacje, które mam, to prawdopodobnie będzie próba bicia rekordu życiowego. O kilogram. Trzymamy kciuki. No bardzo dobrze się prezentuje Emilia. A do 69 kg przygotowuje się Justyna Zawada, również kategoria wagowa do 48 kg. Mocna Emilia. Trzymaj! No i proszę, kiwnęła głową, rekord życiowy
Jest! Tak jest, podejście zaliczone, nowy rekord życiowy w podrzucie. 69 kg poproszę na sztangę. Justyna Zawada, LKS Gry w Bujny, wykona pierwsze podejście. To jedyna zawodniczka z kategorii wagowej do 48 kg, która jeszcze nie rozpoczynała podrzutu. Wyrwała 54 kg, zajęła miejsce trzecie w rwaniu. I rywalki wyrwały odpowiednio kilogram i 4 kg więcej. Brawo. Podejście? Zaliczone. Super. 69 kg pozostaje i Paulina Kuć w LKS Siedlce wykona podejście drugie. Jest to zawodniczka z kategorii wagowej do 53 kg. A do 70 kg na razie przygotowuje się Justyna Zawada. No, Paulina Kuć, jej rekord życiowy to 79 kg. W podrzucie. Sztanga w górze. Sygnał i podejście. Podejście zaliczone. Brawo. Poproszę 70 kg na sztangę i Agnieszka Kuczmaszewska, KS Agro Zamość, wykona podejście trzecie. Przygotowuje się Paulina Kuć. Niestety podejście niezaliczone. Agnieszka Kuczmaszewska uzyskuje w dwuboju 123 kg i zapewnia sobie brązowy medal w kategorii wagowej do 48 kg. Pozostawiamy 70 kg. Paulina Kuć w LKS Siedlce wykona podejście trzecie. Kuć podwyższa do 72, a więc 71 poproszę na sztangę. I Kamila Breczko, MLKS Terespol, wykona podejście trzecie. 71 zakładamy, panowie. Kamila Breczko, trzecie podejście. Do 72 przygotowuje się Karolina Cabaj. Oj, uciekło. Podejście niezaliczone. Kamila Breczko uzyskuje w dwuboju 126 kg. 72 kg poproszę. I Karolina Cabaj w LKS Siedlce wykona podejście drugie. Przygotowuje się Justyna Zawada również do podejścia drugiego. Karolina Cabaj, jej rekord poczucia 81 kg. Za słabo nogami. Podejście niezaliczone. 72 kg pozostawiamy. I Justyna Zawada, LKS Gry w Bujny, wykona podejście drugie. Jeżeli Justyna podrzuci ten ciężar, to zwycięży w kategorii wagowej
do 48 kg. Już w pierwszym podejściu zapewniła sobie złoto w podrzucie. I teraz walczy o złoto w dwuboju. W zeszłym roku była trzecia, a teraz ma szansę na pierwsze miejsce. Już w tej chwili dzięki niższej wadze ciała zajmuje miejsce drugie. No proszę. Trzymajmy kciuki i życzymy udanego boju. Jaka radość na twarzy. Sztanga w górze i podejście. Zaliczone. Brawo. I mamy mistrzynię Polski do lat 20 w kategorii wagowej do 48 kg. Brawo. Mamy jeszcze 72 pozostawiamy i Paulina Kuć w WLKS Siedlce wykona podejście trzecie. A przygotuje się Karolina Cabaj. No Paulina Kuć powinna sobie poradzić z tym ciężarem. A Justyna Zawada zrezygnowała z trzeciego podejścia w podrzucie i ukończyła dwubój wynikiem 126 kg. Walcz. Ambicji tej zawodniczce nie brakuje. Dziękujemy jej brawami. Niestety podejście niezaliczone, a w dwuboju Paulina Kuć uzyskuje 126 kg. Pozostawiamy 72 jeszcze przez chwilę i Karolina Cabaj w WLKS Siedlce. W trzecim podejściu do 73 przygotowuje się Marlena Polakowska. Karolina Cabaj. Atak na brąz przynajmniej. Sztanga w górze. Podejście. I tym razem Karolina poradziła sobie z tym ciężarem. Podejście zaliczone. Uzyskuje 128 kg w dwuboju. Jest to co najmniej brązowy medal, bo teraz jeszcze dwie zawodniczki, które nie rozpoczynały podrzutu. Jako pierwsza 73 kg zaatakuje Marlena Polakowska po Iskra Piotrowice. Katarzyna Fyledyn podała 82 do pierwszego podejścia. No, Marlena Polakowska, jej rekord 78. Przypomnijmy, w rwaniu 65 kg. Ma 3 kg przewagi nad Katarzyną, ale Kasia jest piekielnie mocna w podrzucie. Podejście niezaliczone. Pozostawiamy 73 kg, tylko ta zawodniczka nam tutaj została. A więc 2 minuty i za chwilę ponownie Marlena Polakowska po Iskra Piotrowice w drugim podejściu. Przypomnijmy, w zeszłym roku Marlena Polakowska była pierwsza, tylko w grupie do 17 lat tam wycisnęła 130 kg w sumie w dwuboju. No, miejmy nadzieję, bo właściwie Monika jakby zaliczyła to podejście, to miałaby, no wyszłaby na prowadzenie, ale co będzie dalej, to zobaczymy. Zobaczymy, na razie trzeba podrzucić. Tak jest. 73. Troszkę sztanga jej uciekła do przodu.
Miejmy nadzieję, że skoryguje ten błąd. A my już w tym momencie Państwa zapraszamy na jutro. Pozostała minuta. 73 kg. Marlena Polakowska. A jutro rozpoczynamy o godzinie 10. Panie w kategorii 58-63. 58-63, tak jest. Tylko, tutaj słyszę, że właśnie tylko 58. Słusznie. Trzymaj. Ach, powalczyła z tym ciężarem i... Brawo. Tym razem podejście zaliczone. No i na razie 74 kg. Poproszę ta sama zawodniczka Marlena Polakowska po Iskra Piotrowice i jej trzecie podejście w podrzucie. No, zobaczymy, czy zdecyduje się na więcej. Przypomnę Państwu jej rekord 78. Ale już wiemy, że tym podejściem zapewniła sobie. Ale poczekajmy, bo jeszcze Katarzyna nie wychodziła do swojego podejścia. Proszę zatrzymać czas, 76 kg, poproszę na sztangę. Nie zmienia nam się kolejność, ta sama zawodniczka. Marlena Polakowska po Iskra Piotrowice, jej trzecie podejście. Do 82 kg przygotowuje się Katarzyna Feledyn. Przypomnę, Marlena Polakowska, pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów do 17, szósta na Mistrzostwach Europy, także w kategorii do 17 lat i drugie miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzież. Na rekord w uboju 145 kg. Przypomnę, Marlena Polakowska w wyrywaniu 65 kg. A teraz ma 50 sekund na to, żeby podrzucić 76. No, życzymy powodzenia, trzymajmy kciuki. Jak powalczyła i podejście? Jest. I podejście zaliczone. 141 kg w dwuboju. 82 kg poproszę. I Katarzyna Feledyn, KS Wisła Puławy, wykona podejście pierwsze. Czekają nas teraz trzy podejścia w podrzucie Katarzyny Feledyn i bezpośrednio po nich przeprowadzimy dekorację najpierw w kategorii wagowej do 48, a później do 53. A jak gdzieś jest, a jeżeli jest gdzieś Arek Ratajczak w okolicy, to poproszę o oficjeli. Mocno, Gasia. Dobra, sztanga w górze, podejście zaliczone. Brawo. Zdecydowanie bardziej komfortowa sytuacja niż Kasia miała w rwaniu. 83 kg poproszę. No i zobaczymy, bo jej rekord to 89 kg. Właściwie już
ma pierwsze miejsce. 85. Jest. Tak jest. 87. 87 kg. No proszę. No i Katarzyna Feledyn wykona podejście drugie. No i trzymajmy kciuki za Katarzynę. Przypomnę, brązowa medalistka Mistrzostw Europy juniorek w roku 2011, złoty medal Mistrzostw Polski w zeszłym roku. Minuta pozostała? Minuta niecała, dokładnie 87 kg. Katarzyna Feledyn, Wisła Puławy, drugie podejście. Wszyscy są z tobą. Trzymaj, Kasia, trzymaj. Sztanga w górze i podejście. Brawo. Zaliczone. No, zobaczymy, drodzy Państwo, rekord i Kasi 89, czy się pokusi, ale to decyzja Katarzyny i trenera. 88, rekord z zawodów. No, proszę. I tyle na razie poprosimy na sztangę. 88, 90 kg. Wow, brawo. No i trzymajmy kciuki za Katarzynę. 90 kg, Katarzyna Feledyn, KS Wisła Puławy, trzecie podejście. Mistrzyni Polski juniorek do lat 20 w kategorii wagowej do 53 kg. No, w zeszłym roku Kasia była pierwsza. No, miała też fantastyczny wynik, była 157 kg. Zdecydowanie lepiej rwanie jej poszło wówczas. Dzisiaj męczyła się, męczyła na tych 62. No tak, Monika, czasami wiesz, jest ten właśnie słabszy dzień. Ta pogoda ostatnio nie sprzyja, żebyśmy się lepiej czuli, chociaż dzisiaj odrobinę słońca wyszło. Ale jak popatrzymy na to, co się dzieje w podrzucie, to wcale taki słaby ten dzień nie jest. To prawda. Zresztą mi już to pokazali zawodnicy. Panie bardzo ambitnie walczyli. No i myślę, Monika, że jutro zaczynamy od godziny 10, co? To my zaczynamy o godzinie 10, inni sędziowie zaczynają o 8, no i a my tak naprawdę za 15. O właśnie. 9.45, prezentacja pierwszej grupy w dniu jutrzejszym. Zapraszamy serdecznie. Tak jest. I przypominam szczególnie sędziom, którzy będą ważyli pierwszych zawodników i zawodniczki, o przypominaniu o wypisywaniu kart informacyjnych. Znacznie nam to ułatwi pracę. A zawsze będzie miło przedstawić zawodniczkę, zawodników z ich osiągnięcia. No Kasiu, trzymamy kciuki. Jak walczy. Dawaj, dawaj, trzymaj! Ej, niewiele brakowało. Ale brawa, brawa dla Kasi, kochani, jak fantastycznie walczyła ta dziewczyna. 90 niezaliczone, ale w dwuboju 149 kg. No i w ten sposób, Monika, chyba dobiegliśmy w dniu dzisiejszym do końca rywalizacji, ale za chwilę dekoracji. Tak jest, rozpoczniemy od kategorii wagowej do 48 kg. Pierwszą szóstkę proszę bardzo o ustawienie się na sali rozgrzewki, a są to zawodniczki Marzena Kądziołka, Agnieszka Baczewska, Emilia Szlasa, Agnieszka Kuczmaszewska, Kamila Breczko i Justyna Zawada. O dekorowanie zawodniczek bardzo poproszę pana Bogusława Meliszewskiego.